Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Kubińska, jestem dyrektorem w Zespole Cen Transferowych firmy PWC. Dzisiejsze webinarium poprowadzimy dla Państwa razem z Sebastianem Lebdą, również dyrektorem w naszym zespole. Dzień dobry. I na początek zacznę od stwierdzenia. Ceny transferowe są jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów podatkowych. Powiecie Państwo, znowu slogan. Każda prezentacja zaczyna się od tego samego stwierdzenia. Natomiast powiedziałabym, rzeczywistość jest dzisiaj zupełnie inna. Może kiedyś to rzeczywiście były slogany. Dzisiaj natomiast widzimy istotny wzrost kontroli w obszarze cen transferowych. Nawet w wielu komunikatach Ministerstwa Finansów widzimy, jak tych kontroli jest wiele. Jeden z tych komunikatów wspomina o 170 kontrolach już wszczętych przez organy podatkowe i około 230 innych czynnościach przygotowawczych prowadzonych w organach, które to mają zaskutkować tym, czy i jakich podatników organy mają badać. Czyli jest to przygotowanie do wszczęcia kontroli. Czyli łącznie około 400 czynności toczących się w organach administracji podatkowej. Jest to istotna zmiana w porównaniu do poprzednich lat i poprzedniego podejścia organów do kontroli cen transferowych. My również jako pracownicy, jako doradcy podatkowi PWC możemy potwierdzić, jak wiele tych kontroli jest wśród naszych klientów. Praktycznie co tydzień dowiadujemy się o kolejnej jednej czy dwóch kontrolach, czyli rzeczywiście kontrole stają się faktem. Jest to też potwierdzeniem wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów, które już pod koniec ubiegłego roku zapowiedziało, że takie kontrole będą się toczyły. W pierwszych komunikatach ministerstwo zachęcało podatników do dobrowolnej korekty zeznań podatkowych w przypadku, gdyby podatnicy stwierdzili, że doszło do naruszenia cen transferowych. Natomiast ministerstwo zapowiedziało dalej, że w kolejnych okresach, czyli w pierwszym, drugim kwartale 2016 roku, organy będą się intensywnie przygotowywały do kontroli, będą wzmacniały swoje zasoby, będą wzmacniały swoje kompetencje i wyposażały się w stosowne narzędzia. Natomiast od drugiego kwartału te kontrole będą się toczyły. I tak jak powiedziałam, rzeczywistość stała się faktem, te kontrole mają miejsce. Należy stwierdzić, że ceny transferowe to nie jest tylko priorytet naszego rządu, naszych władz skarbowych. Nasze zmiana podejścia podążają za tendencjami światowymi. Zapewne słyszeli Państwo o inicjatywach na forach międzynarodowych, w szczególności na forum OECD, słynnym projekcie BEPS, w wyniku którego powstało wiele zaleceń, wytycznych dla organów administracji podatkowej, jak sobie radzić z problemem cen transferowych, jak uszczelniać systemy podatkowe, jakie przepisy wprowadzać, aby móc skutecznie kontrolować obszar cen transferowych. Konsekwentnie nasze organy podążają za tym trendem, wprowadzają zmiany do przepisów podatkowych i, tak jak wspomniałam, zmieniają się kontrole. One są nie tylko bardziej intensywne, ale samo podejście do kontroli z wykorzystaniem nowych narzędzi, z wykorzystaniem wyspecjalizowanych do tego centrów kompetencyjnych po prostu staje się faktem. Ten slajd przedstawia, jak zmienia się podejście do cen transferowych na świecie, jaki jest postęp wdrażania tych nowych wytycznych OECD. I jak Państwo zauważą, w większości krajów europejskich albo te przepisy zostały już wdrożone zgodnie z nowymi wytycznymi OECD, albo też toczą się prace mające na celu wdrożenie takich przepisów. Oczywiście kraje Ameryki Północnej czy rozwinięte kraje azjatyckie też podążają za tymi trendami. Ciekawostką jest to, że Polska znalazła się w czołówce krajów, które te nowe wymogi wdrożyły. Byliśmy bodajże trzecim państwem, które ogłosiło wdrożenie nowych przepisów. Istotne jest też to, że nasze przepisy wchodzą od 2017 roku, natomiast w większości krajów, które nawet obecnie są na etapie wdrażania, te przepisy mają już dotyczyć roku bieżącego, czyli 2016. Biorąc pod uwagę, że ceny transferowe rzeczywiście stały się przedmiotem kontroli, że tyle wokół tych cen transferowych się dzieje, zmieniają się przepisy, zmieniają się wymogi dla podatników, postanowiliśmy przeprowadzić badanie wśród przedsiębiorców. Skierowaliśmy naszą ankietę do wielu podmiotów działających na naszym rynku, w działających międzynarodowych grupach, a także grupach polskich,
przy czym nie byli to tylko klienci PWC, staraliśmy się, aby próba była możliwie szeroka. W ramach tej ankiety zadaliśmy pytania dotyczące przygotowania do nowych wymogów i przygotowania do zmieniającej się kontroli, a także zapytaliśmy ankietowane podmioty o doświadczenia z tych kontroli, które już u nich miały miejsce. W wyniku tej ankiety przygotowaliśmy raport, którym wnioskami, z którego chcielibyśmy się z Państwem dzisiaj podzielić. Raport oczywiście też będzie dostępny na naszej stronie, więc będą Państwo mogli zapoznać się z nim samodzielnie. Tematy, oprócz tego, jakie były odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw, to poruszyliśmy też tematy, te, o których dzisiaj byśmy chcieli krótko Państwu opowiedzieć, a mianowicie jak się te przepisy, jeszcze raz przypomnieć w zasadzie, jak się zmieniają przepisy w zakresie cen transferowych, wskazać, na czym polega jakościowa zmiana kontroli, które się w obszarze cen transferowych dzisiaj toczą, a także zaprezentować Państwu na koniec alternatywne formy unikania rozwiązywania sporów, jeśli już do tych sporów dojdzie. I teraz, tak jak Joanna wspomniała, zanim podzielimy się z Państwem przykładowymi odpowiedziami wśród ankietowanych, chcielibyśmy dwa słowa poświęcić jeszcze tym zmianom, które wchodzą w życie właściwie od 2017 roku. Można powiedzieć, że w części one już weszły od 2016 roku. Głównie te zmiany dotyczą raportowania country by country. Natomiast efektywnie tak naprawdę to mówimy o roku właściwie 2017 i początku roku 2018 w stosunku do spółek, które rok podatkowy mają spójny z rokiem kalendarzowym. I naprawdę w małej pigułce, jak spojrzycie Państwo na slajd, to staraliśmy się podsumować, jakie są te główne zmiany, które nas czekają. Zasadnicza zmiana, którą łatwo zauważyć, to ogromny wzrost dodatkowych obciążeń. Po stronie prawej na slajdzie zauważycie Państwo 5 punktów, tak? Czyli od właściwie 2017 roku podatnicy będą musieli przygotowywać local file, czyli dokumentację lokalną oraz master file, dokumentację grupową. Oczywiście nie wszyscy, natomiast dotyczyć to będzie większości podatników, biorąc pod uwagę progi, jakie zostały wprowadzone. To, co jest jeszcze istotne, to to, że local file, czyli ta dokumentacja lokalna, będzie znacznie, znacznie głębsza w porównaniu do tego, co do tej pory podatnicy przygotowywali. Jak Państwo prawdopodobnie wiecie, między innymi w ramach tej dokumentacji lokalnej podatnik będzie musiał przygotować poza tymi elementami dotychczasowymi również analizy porównawcze i nie tylko je przygotować, ale będzie musiał zaprezentować również swoje wyniki i skonfrontować te wyniki z wnioskami z analiz porównawczych. Mało tego, dodatkowo będzie musiał jeszcze uzgodnić te dane finansowe, które zaprezentuje w tym lokalnym fajlu do sprawozdania finansowego. Także poza tym, że mamy szereg nowych elementów, to w ramach samego local fajla mamy o wiele szersze nowe obowiązki. Oczywiście mamy tu 5 elementów wymienionych, natomiast efektywnie na koniec dnia to, co będziemy składać, to będzie oświadczenie o tym, że posiadamy kompletną dokumentację wraz ze złożeniem deklaracji rocznej oraz będziemy także składać deklarację CTP czy TP, która nadal jeszcze jest w formie projektu w tej chwili. Spodziewamy się na dniach jakiejś finalnej wersji tego formularza. I w jakiejś niewielkiej części, wydaje mi się, że dotyczy to grupy rzędu, nie wiem, mniej więcej pewnie jak 40 spółek, będzie przygotowywany raport country by country. Także reasumując, jest o wiele, wiele więcej nowych obowiązków. No i pytanie też jakby w tym kontekście, które zadaliśmy osobom, które brały udział w ankiecie, dotyczyły między innymi ich przygotowania do dokumentacji.
Ale zanim przejdziemy jakby do tego punktu, to ja bym proponował, żeby może wśród Państwa, żebyśmy sobie taką szybką ankietę przeprowadzili. I chciałbym, żeby Państwo w tej chwili postarali się odpowiedzieć na pytanie, które jest podane na slajdzie. To znaczy, biorąc pod uwagę te szerokie, nowe obowiązki oraz czas, jaki pozostał do przygotowania się, czy Państwo, czy grupa w jakikolwiek sposób zapewniła Państwa, że otrzymacie jakąś dokumentację, nie wiem, w całości, ewentualnie w części jakieś elementy, może na przykład master file'a, czy też nie otrzymaliście do tej pory żadnej informacji na temat tego, czy grupa zrobi to, czy też nie zrobi i będziecie to musieli zrobić we własnym zakresie. Prosiłbym w tej chwili o zaznaczanie jednej z opcji. Jestem ciekaw, jakie będą wyniki. To pytanie też jest po to, żeby Państwu uświadomić, na jakim jesteście etapie tak naprawdę, tak? Wydaje się, że mamy dużo czasu, ale mamy dzisiaj już październik 2016. Rok 2017 to będzie rok dość burzliwy. Wiele spółek będzie to przygotowywała tą dokumentację po raz pierwszy. Będzie mnóstwo wątpliwości. Mało czasu pewnie na jakieś zmiany, więc jakby to pytanie, tak jak powiedziałem, ma Państwu uzmysłowić, czy jesteście w miarę przygotowani, czy też rzeczywiście to jest jakby ostatni dzwonek, żeby jakoś zareagować i skontaktować się z grupą i dopytać, czego możecie oczekiwać z ich strony, a co będziecie musieli we własnym zakresie zrobić. Czekam na wyniki, jeszcze tych wyników nie mamy. Natomiast myślę, że jest to kwestia chwili i zaraz Państwu zaprezentuję. Ja mam pewne jakby oczekiwania co do tych wyników. O, widzę, że już się wstępnie pojawiają. Więc najwięcej z Państwa udzieliło odpowiedzi nie, to znaczy, że grupa nie zagwarantowała w roku 2017 przygotowania żadnej dokumentacji, ani w części, ani w całości, czyli to jest blisko połowa. Więc w tej sytuacji należałoby się zastanowić, kto to przygotuje i kiedy tym się Państwo zajmiecie. Biorąc pod uwagę w szczególności to, że jeżeli chodzi o master file, większości informacji często nie będziecie mieli. To trzeba naprawdę zebrać mnóstwo informacji, przejrzeć te dane i zastanowić się, jak je zaprezentować, tak żeby one też były spójne z tym, co będzie w lokalnych dokumentacjach w różnych krajach. Widzę, że około 33% osób odpowiedziało, że otrzyma, ale tylko w części, więc trzeba będzie pewnie znowu poprosić grupę, żeby przesłała to wcześniej, żeby się nie okazało tak, że końcem 2017 Państwo dostaniecie te informacje i na szybcika trzeba będzie zrobić local file, a na przykład studia porównawcze, które być może dostaniecie, będą się miały nijak do tego, jakie wyniki Wasza spółka wykazuje. No i widzę, że około 22% to jest ta grupa, która czuje całkowity komfort i otrzyma w całości gotowy pakiet od grupy. To tylko pozostaje mi pogratulować jakby tej części. Więc przechodząc jeszcze jakby do jakichś takich głównych wniosków, co chcielibyśmy Państwu uświadomić? Bo mówimy o tym, że to jest dość duże dodatkowe obciążenie, kupy dodatkowej pracy, ale konkretnie, co te nowe przepisy dla nas oznaczają? Pierwsza kwestia to jest kwestia związana ze zwiększeniem odpowiedzialności za spójność. Co się dzieje? Po raz pierwszy mamy tak dużą ilość dokumentów. Czasami w niektórych miejscach pojawiają się te same informacje, więc powstaje pytanie, kto zadba o to, żeby informacja pojawiająca się w różnych miejscach była spójna. Druga kwestia to jest kwestia ujawnienia po raz pierwszy nowych informacji, których do tej pory Państwo nie ujawnialiście. Tutaj pojawia mi się też jakby taki znak zapytania, czy ktoś w ogóle zastanawiał się, czy przygotowanie tej dokumentacji za rok 2017 nie będzie miało żadnych implikacji dla lat wcześniejszych, ponieważ ujawnienie danych teraz po raz pierwszy w ramach na przykład master file'a może rodzić pytania nie tylko dotyczące roku, który będzie dokumentowany,
ale również lat wcześniejszych. Druga kwestia, co te przepisy dla państwa oznaczają? Chyba jedna z istotniejszych, tak mi się wydaje, to jest kwestia odpowiedzialności osobistej. Pamiętajmy o tym, że na koniec dnia będziemy musieli złożyć oświadczenie o posiadaniu kompletnej dokumentacji, tak? Czyli właściwie dla tych, którzy mają rok kalendarzowy, podatkowy spójny z kalendarzowym, to jest koniec marca 2018. Ktoś się będzie musiał pod tym oświadczeniem podpisać i to oznacza też odpowiedzialność na gruncie kodeksu karno-skarbowego, ale to jest pewnie coś, o czym wielu z państwa wie. Natomiast pojawia się jeszcze inny wątek. Po raz pierwszy w dokumentacji, przynajmniej w Polsce, ponieważ w innych krajach to już istniało, będziecie musieli przedstawić studium porównawcze, porównać swoje wyniki i jeżeli jakby wskutek porównania naszych wyników z wynikami z tych studiów porównawczych okaże się, że transakcja, którą zawarliśmy, jest na warunkach nierynkowych, to w pewnym stopniu przyznajemy, że pewne osoby w spółce jakby zaakceptowały ten fakt. Więc również pojawia się jakby kwestia tego, kto za takie sytuacje będzie odpowiadał i czy w takich sytuacjach należy pozostawić jakby daną transakcję bez jakiejkolwiek zmiany, czy też dokonać jakby samokorekty. I trzeci aspekt też, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia transparentności. Co się dzieje? Po raz pierwszy przygotowujemy master file'a, czyli tą dokumentację grupową. W tej dokumentacji grupowej pokażemy wiele informacji na temat innych spółek. Też na temat łańcucha dostaw. Do tej pory tego nie ujawnialiśmy. W związku z tym nagle okaże się, że władze skarbowe będą miały znacznie szerszy dostęp do wielu informacji, które niekoniecznie są istotne tylko i wyłącznie z perspektywy podatkowej, ale również ze względów na poufność pewnych danych, tak? Również kwestie jakieś konkurencyjne. Oczywiście mamy zagwarantowaną poufność, jeżeli chodzi o wymianę tych dokumentów, ale myślę, że warto być wyczulonym jakby na te aspekty. I jeden jeszcze dodatkowy wątek to to, że nawet jeżeli państwo nie będziecie przygotowywać formularza CBCR, tego country by country, to i tak ktoś w grupie go przygotuje. Jeżeli ktoś go w grupie przygotuje, to organy będą miały w miarę dokładny obraz całej grupy z informacją o tym, gdzie działają jakie spółki, ile osób jest w nich zatrudnionych, jaki jest dochód poszczególnych spółek, jaka jest wysokość podatku. Mamy jakby kolejne miejsce, gdzie będzie mnóstwo informacji, które efektywnie potem mogą skutkować jakby pewnym doborem spółek do kontroli. Nie wspominam też o formularzu CIT-TP, ponieważ on z automatu, przechodząc jako część deklaracji, czy właściwie załącznik do deklaracji, też od razu będzie umożliwiał organom bardzo szybko zidentyfikować spółki, te, które będą kontrolowane. I to są chyba te najważniejsze jakby skutki tych nowych obowiązków dokumentacyjnych. Chciałbym teraz tylko się jeszcze jedną rzeczą z państwem podzielić, mianowicie chodzi mi o jedno z pytań dotyczące konkretnie dokumentacji. To, co nas trochę zdziwiło, to wśród ankietowanych około 1/5 respondentów odpowiedziała, że w ogóle nie przygotowywała dokumentacji do tej pory. W tej chwili właściwie już nie mamy wyjścia, teraz nie możemy sobie jakby odsunąć tego na później. Mamy terminy konkretne. I nie będzie się dało tego zrobić, a w momencie, jak przyjdzie kontrola, to w ciągu 7 dni zadbamy o to, żeby coś szybko przygotować. Nie ma już takiej opcji. A to, co jeszcze jest może ciekawe, to to, że poza tą 1/5 mamy kolejne 13% podatników, którzy dostali jakąś dokumentację z grupy, ale nie do końca czują komfort, że ona w należyty sposób odzwierciedla jakby ich sytuację, ich spółki. I drugie z pytań, które myślę, że też jest jakby ciekawe, to jest pytanie dotyczące samych studiów porównawczych, analiz porównawczych. Okazało się, że ponad połowa spółek nie przygotowywała do tej pory żadnych analiz, a kolejne 22% ma jakieś analizy, ale też nie ma jakby pewności, że one przystają do ich sytuacji. Czyli
około 80% spółek tak naprawdę nie wie do końca, czy to, co pokażą w ramach 2017 roku, jeżeli chodzi o swoją rentowność, nie będzie dla nich generowało ryzyka. Więc zostawiam jakby ten punkt do dalszych przemyśleń. Myślę, że naprawdę to już jest taki moment, kiedy warto się przynajmniej jakby tym elementem zastanowić, żeby chociaż pomyśleć o tym roku 2017 z jakimś wyprzedzeniem. Tak, ja jak najbardziej zgadzam się z Sebastianem, że teraz jest ten właściwy moment, żeby już zacząć myśleć o tym, żeby się przygotować do nowych wymogów, pomyśleć o tym, jak przygotować lokalną dokumentację, kiedy dostaniemy coś z grupy, na ile to będzie dla nas pomocne, a biorąc te wyniki ankiety, jest to troszeczkę niepokojące, tak? No bo jeśli do dzisiaj aż 20% prawie nie przygotowywało dokumentacji żadnej, czy w zasadzie jak uwzględnimy te dodatkowe 13%, to jest prawie, to jest ponad 30%, tak? To myślę, że to będzie dużym wyzwaniem, szczególnie dla tych podatników, którzy nigdy takiego zadania jeszcze nie wykonywali, no bo rzeczywiście te wymogi będą znacznie szersze niż te dzisiejsze i tego czasu naprawdę nie jest tak dużo. Mówię o tym właśnie w kontekście tego, jak te kontrole się też zmieniają, bo powiedziałam wcześniej, że tych kontroli jest bardzo dużo, są zintensyfikowane, jest ich po prostu, pojawia się ich ciągle coraz więcej. Natomiast celem podstawowym organów skarbowych jest, aby te kontrole były bardziej skuteczne, no bo cóż z tego, że będzie ich więcej, jeśli nie będą przynosiły oczekiwanych dla budżetu efektów. I aby osiągnąć ten cel, organy podatkowe mają przede wszystkim jakby na to trzy sposoby, tak? Przede wszystkim selekcja podmiotów do kontroli. Na tym etapie organy muszą być bardziej efektywne, czyli muszą bardziej trafnie typować podmioty, które mają zostać skontrolowane. Dotychczas wiele kontroli było przypadkowych. Na podstawie danych oficjalnie dostępnych wiemy, że bardzo dużo kontroli pochodziło z tak zwanych zawiadomień, czyli prostym językiem mówiąc, donosów, tak? Podczas gdy kontrole poprzedzone wnikliwymi analizami sytuacji podatnika, zanim jeszcze się ta kontrola rozpoczęła, to były przypadki poszczególne, że tak powiem. Obecnie ta tendencja ma ulec zmianie i aby wszcząć kontrolę u konkretnego podatnika, organy mają za zadanie przeanalizować sytuację tego podatnika, czyli selekcja podmiotów ma być dokonywana przez dedykowany zespół analityków. Mają być prowadzone analizy także w określonych obszarach ryzyka. Obszary te wskazuje Ministerstwo Finansów i za chwileczkę o tych obszarach ryzyka też Państwu opowiem. Aby osiągnąć ten cel wyższej skuteczności kontroli podatkowych, organy podatkowe muszą zadbać o wzrost kompetencji. I tu też się bardzo wiele już zadziało. Przy Ministerstwie Finansów powstał już jakiś czas temu zespół zadaniowy do spraw cen transferowych i ten zespół nadzoruje pracę organów podatkowych, ma monitorować kontrolę, ma wyznaczać kierunki tych kontroli, ma wyznaczać właśnie te obszary ryzyka, w których może najczęściej dochodzić do wykorzystywania cen transferowych w celu unikania czy zaniżania opodatkowania. Ten zespół ma też zadbać o wzrost kompetencji kontrolujących, czyli dostarczyć im instrukcji, jak przeprowadzać kontrole w obszarach cen transferowych. Ma też przeprowadzać specjalistyczne dla nich szkolenia, czy zapewnić dostęp do takich szkoleń. Ma ten zespół również identyfikować luki w przepisach, tak, i dbać o uszczelnianie systemu podatkowego, tak aby eliminować struktury czy takie modele, które miałyby na celu właśnie unikania opodatkowania za wykorzystaniem cen transferowych. Natomiast powstały jeszcze też dodatkowo dwa centra kompetencyjne. Jedno zlokalizowane przy UKS-ie w Warszawie, drugie zlokalizowane przy Izbie Skarbowej w Łodzi. I te centra kompetencyjne mają na celu bieżące wspieranie toczących się kontroli. I rzeczywiście, tak jak tu jesteśmy z Sebastianem, obydwoje możemy potwierdzić, że w postępowaniach, kontrolach, które się toczą u klientów, bardzo często obserwujemy wsparcie ze strony tych centrów kompetencyjnych. Po prostu pytania, z którymi kontrolujący z dnia na dzień przychodzą, są bardziej konkretne, rzeczywiście bardzo dobrze ustrukturyzowane i widać konkretny kierunek, w którym ta kontrola zmierza. One są naprawdę przemyślane.
O czym nie należy zapomnieć, to już o tym wspomniałam wcześniej, organy mają też mieć zapewniony dostęp do nowych narzędzi. Oczywiście mam tu na myśli wszelkiego rodzaju bazy danych, zewnętrzne bazy danych. Być może wielu z Państwa, którzy mieli okazję wykonywać analizy porównawcze, znane są bazy danych Amadeus czy specjalistyczne bazy dotyczące przeprowadzania analiz dla opłat licencyjnych. Natomiast organy podatkowe oprócz tego typu baz danych tworzą też własne wewnętrzne bazy w oparciu na przykład o e-deklaracje. Dodatkowo zyskują dwa istotne narzędzia w wyniku wdrożenia nowych wytycznych OECD, a mianowicie raportowanie według krajów. Dość prosty formularz, a dostarczający prosty w formie, tak? On może nie być prosty dla podatników, aby go dobrze przygotować, natomiast prosty w formie, a dostarczający organom bardzo istotnych i takich bardzo globalnych informacji na temat nie pojedynczego podatnika, ale całej grupy, w której ten podatnik funkcjonuje. I narzędzie specyficzne dla Polski, CIT-TP, o którym już Sebastian wspominał, również dostarczające bardzo szerokich informacji o sytuacji podatnika, o tym, jakie transakcje, jakiego typu transakcje zawierał, jakich wartościach, z jakimi podmiotami zlokalizowanymi, w jakich krajach i dostarczające informacje też na przykład o przeprowadzonych u podatnika restrukturyzacjach. Wspomniałam o obszarach ryzyka, które mają w pierwszej kolejności kontrolujący weryfikować na etapie selekcji podmiotów do kontroli. Otóż jest to lista na slajdzie, który Państwo widzą. Jest to lista, która została przez nas przygotowana w oparciu o wytyczne OECD, bo wytyczne OECD również wskazały podstawowe obszary ryzyka, w których kontrole cen transferowych powinny się odbywać. Jest to też lista uzupełniona o wskazówki z organów z tego zespołu zadaniowego przy Ministerstwie Finansów, a także jest to lista, która tak de facto pokrywa się z naszym doświadczeniem. I tu bym chciała zwrócić Państwu szczególnie uwagę na podmioty dokonujące, odnotowujące straty na swojej działalności, bądź permanentne straty, bądź rozliczające straty z lat ubiegłych. Podmioty, które wykazują bądź niską rentowność na tle podmiotów z branży, bądź też malejącą rentowność w pewnym okresie czasu, czy też podmioty, które wykazują niskie dochody w stosunku do swojego zaangażowania, w stosunku do pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk czy angażowanych aktywów. To będzie miało, myślę, szczególne znaczenie w najbliższej przyszłości, jak już zaczną pojawiać się pierwsze raporty country by country reporty, raportowanie według krajów, bo to będzie doskonałe narzędzie do identyfikowania właśnie tych obszarów ryzyka. Oczywiście nie jest tajemnicą, bo z tym się spotykamy już teraz. Wiele kontroli też jest pochodną korekt, które się pojawiają u podatnika na koniec roku. Duże korekty na koniec roku zawsze zwracały uwagę organów podatkowych i na pewno będą zwracać uwagę, więc to jest istotny obszar ryzyka. I ostatni punkt, na którym się sekundę zatrzymała, to są restrukturyzacje. Restrukturyzacje są jednym z priorytetowych obszarów kontroli, z tego względu, że w wyniku takich restrukturyzacji bardzo często dochodzi do obniżenia dochodów w polskich spółkach. Tutaj warto zwrócić uwagę, że restrukturyzacja w rozumieniu przepisów o cenach transferowych jest rozumiana bardzo szeroko, a mianowicie jest to przeniesienie funkcji ryzyk czy też aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi, w wyniku których dochodzi do przeniesienia potencjału do generowania zysków. Bardzo szeroka definicja obejmująca wiele działań czy zdarzeń, które zachodzą we współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo możemy sobie wyobrazić rzeczywiście zmianę na przykład podmiotu, profilu funkcjonalnego podmiotu, który dotychczas działał jako producent o pełnych funkcjach i pełnym ryzyku i zamienienie go na tak zwanego producenta kontraktowego czy producenta na zlecenie, którego funkcje są w istotny sposób ograniczone, jego ryzyko jest ograniczone, a co za tym idzie, rentowność takiego podmiotu zgodnie z takim modelem powinna być istotnie niższa niż w przypadku podmiotu o pełnych funkcjach i pełnym ryzyku. To jest właśnie przykład restrukturyzacji i organy podatkowe mają obowiązek tego typu zdarzenia badać.
Mają do tego też odpowiednią instrukcję, którą przygotowało Ministerstwo Finansów już jakiś czas temu, czyli jakie zagadnienia w ramach restrukturyzacji powinny być zweryfikowane przez kontrolujących. No a to jest też odpowiedź, jak my się powinniśmy przygotowywać do takich kontroli, aby na te pytania kontrolujących być w stanie odpowiedzieć. Proszę też pamiętać, że w formularzu CIT-TP właśnie jest odpowiednie pole, w którym powinniśmy wykazywać, czy restrukturyzacja w danym roku miała miejsce w naszej spółce. Dodatkowo w ramach dokumentacji lokalnej, local file'a, będziemy musieli takie restrukturyzacje opisywać. Mam teraz pytanie do Państwa, taka mini ankieta właśnie dotycząca obszarów ryzyka. Chciałabym, aby Państwo odpowiedzieli na proste pytanie. W jakim obszarze widzą Państwo ryzyko dla swojej spółki? Czy były to być może straty podatkowe, które u Państwa się pojawiły w jakimś okresie albo nadal są rozliczane? Czy być może Państwa rentowność, jak się Państwo zastanowią, taka roczna na całej działalności jest stosunkowo niska? Czy też wiedzą Państwo, że odbiega ona od rentowności dla Państwa branży? Czy być może ta rentowność istotnie spadła w ostatnim okresie właśnie w związku z taką restrukturyzacją grupową, kiedy to grupa postanowiła zmienić model funkcjonowania Państwa spółki i poprzez ograniczenie funkcji ryzyk spowodowała, że ta rentowność jest zagwarantowana, ale na stosunkowo niskim poziomie. Z tym tematem wiąże się to kwestia też restrukturyzacji. Czy Państwo przechodzili taką restrukturyzację? Czy to też jest ciekawe, bo czasami podmioty sobie nawet mogą nie zdawać sprawy, że przez taką restrukturyzację przeszły. Często w rozmowach z klientami do takiego wniosku dochodzimy wspólnie, bo nikt nie ogłosił wielkiego planu restrukturyzacji, tylko postawił spółkę przed faktem dokonanym, że nagle od momentu X jej rentowność ma być na określonym poziomie. A to oznacza, że spółka przeszła jakąś restrukturyzację. I ostatni obszar ryzyka, który w tej mini ankiecie zamieściliśmy, to są wysokie korekty faktur na koniec roku. I bardzo bym prosiła, aby Państwo wybrali jedną z tych odpowiedzi. Czekamy teraz na wyniki. Jeszcze chwileczkę czekamy, aby jak najwięcej z Państwa mogło tych pytań udzielić, żebyśmy mieli pełny obraz. Jeszcze się wszystko liczy. Wytypowaliśmy te obszary jako te, które naszym zdaniem najczęściej rzeczywiście są kontrolowane. Tak jak wspomniałam, pewne obszary kontroli dopiero, czy obszary ryzyka dopiero się pojawią wraz z wprowadzeniem nowych narzędzi CIT-TP czy Country by Country Report. I tak, mamy wyniki. Państwo już też powinni widzieć te wyniki w prezentacji. W zasadzie największy odsetek Państwa odpowiedział, że występują Państwa straty podatkowe, czyli ten obszar, właściwie można byłoby się tej odpowiedzi spodziewać, tak na podstawie naszego doświadczenia. I restrukturyzację, tak? Czyli oczywiście spodziewaliśmy się też, wiele modeli posługuje się korektami na koniec roku, stąd prawie 1/4 z Państwa odpowiedziała, że to jest ten obszar ryzyka. Najważniejszy wniosek z tego dla nas jest taki, że jeśli Państwo identyfikują takie obszary ryzyka u siebie, to powinni się Państwo zastanowić, że jak się do potencjalnej kontroli przygotować. Tak? Jeśli Państwo rzeczywiście przechodzili restrukturyzację, to warto spojrzeć na wytyczne Ministerstwa Finansów w tym obszarze, jak kontrolujący mają te restrukturyzacje weryfikować. To oznacza, jak się Państwo mają do takiej kontroli przygotować. Jeśli macie Państwo wysokie korekty na koniec roku, prawdopodobnie, tak jak wspomniałam, wynika to z istniejącego modelu rozliczeń i nie ma w tym nic dziwnego, bo bardzo wiele modeli opartych jest o budżetowane koszty urealniane na koniec roku. Natomiast dokumentacja jest dobrym miejscem, aby taki model dobrze opisać. Dla niskiej rentowności również warto przygotować odpowiednie analizy benchmarkingowe, które by wspierały Państwa w dyskusjach z organami podatkowymi, że ta rentowność, mimo że niska, to jest na właściwym poziomie.
Dodatkowo oczywiście dokumentacja wskazująca, jaki profil działalności został dla Państwa określony w modelu rozliczeń grupowych, jest istotna. Chciałabym jeszcze Państwu pokazać wyniki pewnych kontroli, którymi ministerstwo już się chwali jako pierwszymi sukcesami w związku ze zmianą podejścia do typowania podmiotów do kontroli i sposobu prowadzenia tych kontroli. To też są informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł. Ministerstwo Finansów opublikowało taką informację w lutym tego roku. Proszę zwrócić uwagę na typy, kategorie transakcji, a także na kwoty doszacowań, bo niektóre z nich rzeczywiście nie są banalne. Jednym z obszarów kontrolowanych i zakwestionowanych były transakcje dotyczące sprzedaży udziałów w ramach łańcucha podmiotów powiązanych. Tutaj kwota doszacowanego dochodu to było 500 milionów złotych. Innym obszarem było zawarcie jednorazowej umowy z podmiotem zagranicznym, dzięki której tej umowie podmiot polski wykazał stratę. Strata w wysokości 300 milionów została przez organy zakwestionowana. Tu bym chciała zwrócić uwagę na takie transakcje czy czynności pozorne, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Organy podatkowe mają teraz obowiązek badać taką substancję biznesową, uzasadnienie ekonomiczne dla zawieranych przez podatnika transakcji z podmiotami powiązanymi i ten drugi przypadek tutaj wskazany jest dowodem na to, że mogą skutecznie takie transakcje kwestionować. Inny obszar kontroli to są transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych i usług. Jest to powszechnie kontrolowany obszar i był przez w ostatnim okresie jakby pierwszym z obszarów, które organy lubiły kontrolować, ze względu na to, że w pierwszej kolejności zawsze badają, czy podatnik posiada dowody wykonania usług, czy uiszczane opłaty są związane w ogóle z jego działalnością, czy one mają możliwość generowania korzyści dla podatnika, czy rzeczywiście, jeśli chodzi o opłaty licencyjne, znak jest na przykład znak jest rozpoznawalny na polskim rynku, kto ten znak tak de facto wytworzył, jego wartość zbudował na tym rynku. Jeżeli przejdziemy pozytywnie ten pierwszy test, dopiero wtedy organy podatkowe będą się zastanawiać, czy poziom uiszczanych opłat jest rynkowy. I tutaj w tym przypadku organy weryfikowały poziom opłaty licencyjnej. Proszę zwrócić uwagę, że zakwestionowanie tej opłaty tylko o 1% zaskutkowało korektą kosztów podatkowych za co prawda 4 lata, ale w wysokości 25 milionów złotych. Do tego trzeba jeszcze oczywiście uwzględnić odsetki od zaległości podatkowych. Innym obszarem, wydaje się, że dość nowym, tak? Niezbyt wiele słyszeliśmy o kontrolach dotyczących oddziałów firm zagranicznych w Polsce. Ta kontrola zakwestionowała podział kosztów, alokację zysków pomiędzy centralę a polski oddział. Doszacowany podatek wynosił 2 miliony złotych. I kolejnym obszarem, też bardzo często w trakcie kontroli podnoszonym, jest obszar pożyczek czy gwarancji, poręczeń udzielanych na preferencyjnych warunkach albo na przykład nieodpłatnie. Tutaj mamy, jeśli nieodpłatnie, mamy do czynienia z doszacowaniem wartości nieodpłatnych świadczeń, które są w Polsce opodatkowane. Tu mieliśmy właśnie taki przypadek, gdzie z tytułu nieodpłatnego świadczenia organy doszacowały podatek w wysokości 7 milionów złotych. Mówiąc o kontrolach, wspomniałam, że to jest już inna jakość. Do tej pory rzeczywiście rutynowo organy pytały o dokumentację cen transferowych, bo też miały tak, powiedzmy, nakazane, to było rutynowe pytanie, i weryfikowały jej poprawność czysto formalną. Bardzo rzadko zdarzały się bardziej wnikliwe kontrole. Do rzadkości też należała weryfikacja rynkowego poziomu cen. Tutaj najwięcej kontroli, jeśli w ogóle ten temat był dyskutowany, to kontrole dotyczące takich sytuacji, w których podatnik obok transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi z grupy, podobne transakcje realizuje z podmiotami niezależnymi. Jest to tak zwane możliwość wewnętrznego porównania cen i w tego typu sytuacjach widzieliśmy często organy dokonywały analizy. Po prostu miały dostęp do danych, będąc na kontroli u podatnika, nie musiały korzystać z żadnych zewnętrznych źródeł, a co więcej, wcześniej miały utrudniony dostęp do takich zewnętrznych baz danych.
Dzisiaj te kontrole, tak jak wspomnieliśmy, wyglądają inaczej. Oprócz rutynowego pytania o dokumentację, organy szczegółowo analizują zgromadzone dokumenty i co więcej, o tym też już wspomniałam, weryfikują stan faktyczny z tym, co jest zapisane w dokumentach i w umowach. Dosyć często zdarzają się rozbieżności pomiędzy faktycznym sposobem realizacji transakcji a umowami. Niestety wiele grup nie przywiązuje wagi do tego, aby uaktualniać umowy. Często te umowy nawet nie są w wersji finalnej, czy nie są w wersji podpisanej. Organy podchodzą do tego bardzo formalnie. Ważne jest też taka weryfikacja transakcji od strony rzeczywiście faktycznego przebiegu transakcji. Tak? Jeśli zgodnie z modelem coś deklarujemy, jeśli w umowie zapisujemy pewne funkcje, czy pewne ryzyka są przez daną stronę, czy mają być pełnione, to organy będą weryfikować i już weryfikują, czy rzeczywiście ta strona ma kompetencje do tego, aby takie funkcje pełnić, czy ma kompetencje, aby takimi ryzykami zarządzać i czy ma możliwości w ogóle zaakceptowania takiego ryzyka. Czyli bardzo istotna jest ta ocena tak zwanej substancji biznesowej i na tym się kontrole już dzisiaj skupiają, a na pewno będą skupiały w przyszłości. Weryfikacja rynkowego charakteru rozliczeń to już ma być standard. No, temu mają służyć wszystkie kontrole dotyczące cen transferowych, tak de facto, bo to jest sedno rozliczeń z podmiotami powiązanymi. I tak jak wspomnieliśmy, mają do tego już odpowiednie narzędzia, odpowiednie bazy danych. Kolejną ciekawostką jest rozszerzanie analiz na inne obszary, czy też na szersze okresy. Jeśli chodzi o rozszerzanie kontroli na inne lata podatkowe, to też się zdarza. Tak? Natomiast ostatnio miałam do czynienia z kontrolą, gdzie kontrolowany był jeden rok podatkowy, natomiast analizy, które organy wykonały w oparciu o zewnętrzne bazy danych, obejmowały szersze okresy i organy badały zarówno trend rynkowy, jak i trend, który miał miejsce w spółce i jak się kształtowały wyniki i rentowność spółki na tle trendu rynkowego. Mamy też do czynienia ostatnio z wieloma kontrolami, czy kilkoma kontrolami, które rozszerzają się na inne podmioty z grupy działające też w Polsce. Organy dbają o to, aby mieć szerszy dostęp do informacji i bardziej takie globalne spojrzenie i umiejscowienie danego podatnika w łańcuchu tworzenia wartości. I z takim podejściem mogą się Państwo liczyć też w tych kontrolach w kolejnych okresach. I teraz chcielibyśmy jeszcze się podzielić jedną odpowiedziami dotyczącymi dwóch innych pytań, które zadaliśmy w ankiecie. To są pytania, które również dotyczą kontroli, natomiast dotyczą one samych analiz porównawczych. Tak jak powiedziała Joanna, w tej chwili to będzie pewien standard. Natomiast myślę, że to, co jest ciekawe w tych odpowiedziach, to to, że w 26% przypadków podatnicy byli proszeni o analizy porównawcze w trakcie kontroli. Mówię, że to jest ciekawe, dlatego że tak naprawdę do tej pory podatnik nie miał obowiązku, żeby taką analizę przygotować. Więc tym bardziej jest to ciekawe. Natomiast jeżeli już przedłożył, to z jakimi konsekwencjami mógł się liczyć? Oczywiście, tak jak Joanna wspomniała, do tej pory organy miały ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o wykonanie analiz. W tej chwili już narzędzia mają, ale w pewnych minionych okresach ja zaobserwowałem taką sytuację, gdzie podatnik przedkładał studium porównawcze, które posiadał, a organ dość precyzyjnie przechodził przez kolejne spółki, które były w studium porównawczym i zastanawiał się, czy wszystkie z nich rzeczywiście mają porównywalny profil, czy powinny się w tej próbie znaleźć. Dlaczego? Dlatego, że przy niewielkich ilościowo próbach wykluczenie, nie wiem, kilku spółek mogło skutkować znaczącym przesunięciem przedziału, który był w tym studium podawany. Jeżeli spółka równocześnie swój wynik raportowała gdzieś na poziomie dolnego kwartyla, bliżej jakby minimum, to poprzez jakby taki zabieg łatwo było znaleźć się poza przedziałem rynkowym i tym samym organ mógł, wykorzystując studium podatnika, zakwestionować jakby jego ustalenia. Natomiast druga, myślę, też ciekawa odpowiedź, to jest też taka, że organy, nawet mając ograniczenia, jeżeli chodzi o te narzędzia, w
13% były w stanie przeprowadzić pewne analizy rynkowe. Moje zdanie jest takie, że były to analizy albo oparte na danych wewnętrznych spółki, ewentualnie na danych poufnych, ponieważ widzieliśmy sytuacje takie, gdzie organ zwracał się do innych spółek i szukał informacji, które mógł wykorzystać do porównania. I teraz dużo mówiliśmy o zmianach, jeżeli chodzi o dokumentację, mówiliśmy dużo o kontrolach. To, co jeszcze chyba jest istotne, to jest również to, że powiedzieliśmy, że to wszystko też ma aspekt taki międzynarodowy. I teraz jak to sobie próbujemy podsumować, to co to wszystko dla nas konkretnie oznacza? Idąc po kolei po tych obszarach, jeżeli myślimy o nowych wymogach dokumentacyjnych, to musimy zapamiętać, że te nowe wymogi to jest pewna zmiana jakościowa, tak? Po raz pierwszy musimy naprawdę wykazać, że to, co robimy, jest zgodne z warunkami rynkowymi, tak? Do tej pory tego zasadniczo podatnik nie musiał robić, tak? Jest też istotna zmiana ilościowa, tak? Więcej danych od nas będzie się oczekiwać. A jak myślimy o tym, co to konkretnie dla nas oznacza, to oznacza właściwie to, co już wspominałem, to znaczy musimy się przygotować, tak? Odpowiednio z wyprzedzeniem i ocenić, gdzie jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o ten element. Jeżeli chodzi o kontrolę, to zmienia się charakter tych kontroli. Są one kontrolami rzeczywiście cen transferowych, a nie samej dokumentacji i tego, czy ta dokumentacja spełnia formalne wymogi. Tak? Zwiększają się kompetencje organów, mają nowe narzędzia i to dla mnie przynajmniej oznacza dwie rzeczy. Ja naprawdę zastanowiłbym się, czy nie warto jakiegoś okresu, który jest jakoś szczególnie istotny dla Państwa, poddać pewnej analizie. Czy czujemy się komfortowo z tym, co do tej pory mamy w ramach swojej działalności. A druga taka chyba istotna rzecz to, co się już dzieje w wielu spółkach, ale nie we wszystkich. Mianowicie to, że jeżeli nawet jakieś decyzje biznesowe są podejmowane co do warunków transakcji, to warto jakby na tych etapach zaangażować dział podatkowy w ramach samego planowania, tak, żeby dział podatkowy mógł aktywnie uczestniczyć jakby w ustalaniu tych warunków, a nie tylko po fakcie dowiadywał się o nich i jedynie był traktowany jako jednostka, która musi później zaraportować, zaprezentować tą transakcję. Jeśli chodzi o obszar współpracy międzynarodowej, to rośnie liczba tak zwanych MAP-ów, czyli procedury wzajemnego porozumiewania się. To są postępowania, które są inicjowane wówczas, jeżeli sprawa dotyczy transakcji transgranicznych. I powiem jeszcze za chwilę o tej procedurze parę słów, ponieważ pokażę Państwu, że jest to jedno z narzędzi, o którym być może wiele osób nie myślało do tej pory, a warto naprawdę wykorzystać w wielu sytuacjach. Więc jakby ta rosnąca liczba postępowań tych międzynarodowych też oznacza dla nas, że robiąc cokolwiek lokalnie, musimy mieć świadomość, że kiedyś te dokumenty mogą zostać ujawnione również w innym kraju, na przykład w ramach takiej procedury. I też jakby na kanwie jakby tych postępowań międzynarodowych wydaje mi się, że znowu APA, czyli uprzednie porozumienia cenowe, nabierają większego znaczenia. I w sytuacjach, gdzie mamy transakcje, które nie są czarne lub białe, ale mają duży odcień szarości i właściwie nigdy nie mamy 100% komfortu, że dana transakcja będzie zawsze uznana na warunkach rynkowych, APA może być jakby takim narzędziem, który może pomóc. I teraz wspomniałem krótko o mapach, ale chciałbym właśnie Państwa uczulić na to, że być może dochodzimy do takiego momentu, kiedy trzeba się właśnie zastanowić nad alternatywnymi formami unikania albo rozwiązywania sporów. O APA-ch zakładam, że większość Państwa słyszało, tak? No to jest po prostu sytuacja, kiedy podatnik sam ex ante, czyli z wyprzedzeniem, przedstawia warunki transakcji i jeżeli te warunki zostaną zaakceptowane w trakcie rozmów z Ministerstwem Finansów i podatnik je stosuje, to one nie mogą być kwestionowane, tak? Czyli tutaj wychodzimy trochę z wyprzedzeniem i staramy się jakby zabezpieczyć naszą sytuację na przyszłość. Natomiast MAP
To jest procedura, która, tak jak wspomniałem, uruchamiana jest, może być uruchamiana w sytuacji, kiedy mamy transakcje między dwoma podmiotami w różnych krajach i ona jest jakby niezależną procedurą od postępowania lokalnego. Tak? Czyli pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, że możemy się odwoływać od decyzji urzędu czy kontroli skarbowej, czy urzędu skarbowego, jak również izby, i potem dalej kierować jakby tą sprawę, jeżeli nie zamknie się ona pozytywnie dalej do sądu, to zawsze możemy zdecydować, że wolimy zamiast tego trybu w pewnym momencie złożyć wniosek do Ministerstwa Finansów i stwierdzić, że mamy ryzyko podwójnego opodatkowania tego samego dochodu i w związku z tym chcielibyśmy, aby ministerstwa w odpowiednich krajach porozumiały się w taki sposób, aby nie doszło do tego podwójnego opodatkowania. Myślę, że ta procedura nadal w Polsce nie jest jakby doceniana, ale myślę, że jej rola znacząco wzrośnie. Patrząc jakby też na sprawy, jakie w tej chwili się toczą i na skalę, tak, i na ich wpływ na inne jurysdykcje. Także to są te rzeczy, o których Państwu chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć. Dziękujemy zasadniczo za partycypację w tym webinarium. Zapraszamy na nasze kolejne webinaria. Jeżeli są pytania, na które nasi koledzy tutaj, których nie widać w tle, nie byli w stanie w trakcie naszej prezentacji odpowiedzieć, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Natomiast osoby, które chciałyby się zapoznać z naszym raportem, otrzymają pocztą mailową linka do tego raportu i będą mogły sobie go ściągnąć. Tutaj w trakcie prezentacji też pojawiały się pytania, widziałam na czacie, czy będzie ten raport opracowany w języku angielskim. Tak, będzie, natomiast to jeszcze chwilę czasu nam zajmie. Ale na pewno będziemy chcieli mieć ten raport opublikowany też po angielsku. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.